kurczę, no to i żarcie wszystko. Cześć wszystkim, z tej strony Szymek, a to kolejny odcinek Sons of the Forest. Cóż, jesteśmy na umówionej plaży. Kevin, co ty odwalasz? O tak, jak i to mnie, kurczę, pięknie zarobiście idziesz. No cześć, Kevin, cześć, dawno żeśmy się nie widzieli. Jak cię zawstydził? Jesteśmy na plaży. Stegnie. Tutaj ogólnie są powieszone nasze ziomeczki. Jeden w stanie... No jest wszystko w porządku, jest dobrze, dobrze robią. Dobrze, wszystko jest w porządku. Normalnym, a drugi już tak trochę gorszy. Nie wiem, co oni mu zrobili. Chociaż z drugiej strony może mieć taką kościstą maskę, tak też może być. Co tam się odwala? Ktoś tam ucieka. Co jest? Grana? Tam jest mój Kevin. Co wy mojego Kevina bijecie? Gdzie jest Kevin? Tam jest Kevin! Uciekł właśnie tam, to on! Jeszcze tak przy okazji. Nie wiem, czy to dobry pomysł otwierać przy nich ekipunek. Jeszcze tak przy okazji. Bum. Pomiędzy odcinkami nazbierałem kilka ciekawych rzeczy. O, które się właśnie teraz respiły. No trafiłem na kilka ciekawych campsite'ów. W jednym niestety z naszych ziomków, z naszych kontrterrorist, była ta siekiera, która jest, kurczę, zarobista. Nie atakują nas. Dlatego my nie atakujmy ich. Kto pierwszy kogo zał... Też tak potrafię. Fila, mam plan! To było w zwiastunie. Gdzie mamy? Czacha. Tak jest! Co, widzisz to? Sio! Dokładnie, sio! Akisz! Już! Sio mi stąd! Co to jest za białe? Sio! Jak się boi! Sio! No! Dobra, zrobiliśmy sobie tutaj taki campsite na plaży. Jest ogółem zarąbiście. Mamy tutaj dużo mięsa z ptaków, niektóre już jest rozrąbane, ale to nic. Ale jest, kurczę, w końcu jestem najedzony. Tutaj wystarczy iść dziudem na takie ptaszki, później je oskurować. No i jest! Ogarnąłem też, po co są te guziczki. Można zmieniać kolor ekwipunku. Białe moim zdaniem jest najlepsze. Chodząc po mapie pomiędzy odcinkami, natrafiłem na coś dziwnego na plaży. Pójdziemy tam w tym odcinku. Co więcej, jak ciśniemy M, tutaj będzie nasz GPS, scrollem możemy zmniejszać i powiększać mapę. To jest największy... To jest największy zasięg. Z tego co widzę, to ta mapa jest ogromna, naprawdę ona jest wielka. W dzisiejszym odcinku właśnie pójdziemy do tego dziwnego wykrzyknika tam na morzu. Przechodząc po drodze koło tego zielonego kółeczka. Jak montowałem pierwszy odcinek, ogarnąłem, że te właśnie zielone kółeczka były na mapie, czyli tam na pewno trzeba iść. Trzeba też się rozglądać za miejscem na domek, a najlepiej by było, gdyby był w centrum mapy. No i wiecie, ogarnąłem, że jak mamy plan budowli, to możemy prosić Kevina, żeby ją wybudował. Czyli wiecie, Kevin tutaj coś robi, na przykład buduje domek z 70 bal, a my idziemy na przykład do cave'ów. I to jest genialne, tylko pytanie. Gdzie on teraz jest? Jest gdzieś tam. Czemu on chodzi, nie pytając się mnie o pozwolenie? Pisaliście też w komentarzach, że jak podejdzie do nas pani mutant, to musimy stać w miejscu i się nie ruszać. Wtedy nam coś może dać. Tak, nie, spoko. Kevin, gdzie żeś jest? Kevin, to na pewno ty? Ej, tu coś, no, co jest grane? Kevin! Czemu ty chodzisz po krzokach jak jakiś, kurczę, cichociemny? Słuchaj, masz bardzo ważne zadanie. Podążaj za mną? Niech będzie, podążaj za mną. Ktoś tu jest. Szybko. Dobra, uciekamy stąd. Właśnie, mogliście nie zauważyć, ale czas minął i teraz tutaj jest jesień. Liście zmieniły kolor na żółty. Ja takie coś naprawdę szanuję. Nie wiem, co się będzie działo, jak będzie zima. Węgiel. Co więcej, chodziłem też tymi terenami, tak, pomiędzy odcinkami i spotkałem tutaj kanibala, który trzyma silnik od motorówki. Ma się to teraz tutaj. To jest... niepojęte. Właśnie, bo to też chciałem zrobić na odcinku. Mamy tutaj kilka rzeczy. Zróbmy... to była pierwsza czaszka naszego, w sumie drugiego kanibala, bo pierwszego pozbawiliśmy głowy. Mamy kijek. Mamy szmatę, bo ogarnęliśmy szmaty. Niestety mamy tylko jedną.
No i robimy ten patyk z czachą. Co tu się stanie? Bęk? Aha. Dobra, to mamy pochodnie. Lina była potrzebna niż moto. Dobra. A po co jest lina? Okej, okay, spoko. Zróbmy może też łuk. Łuk się robiło tak, tak i chyba tak. Tak, coś. Taśma, lina i dwa patyki, dobra. Dwa patyki, proszę bardzo. Ta muzyczka, która się włącza zawsze, kiedy coś budujemy, jest piękna. Może raczej ten efekt dźwiękowy, bo na muzyczkę chyba jest za krótki. Dobra. Jesteśmy blisko zielonego punktu. Co tu będzie? Nie wiem. Okej. Okay. Są te wózki na golfa. Gościowi się chyba nie przydadzą. Chyba nikomu się już nie przydadzą. O. Pani mutant. Ja się nie ruszam. No, da mi czy nie? Da i co zrobi? Ucieknie? Udało się! To widzę. Da mi nasionka i aloes. Cześć. Sio. Ja się zaraz nimi zajmę. Działa to na nich? Sio! Widzisz? Nie, to nie działa! Gdzie jest Kevin? Dobra, wchodzimy. Nie wiem, co tam będzie. Może być coś gorszego. O, i akurat zrobiliśmy pochodnie. Słyszę kroki. Nie jest dobrze. Pochodnie. Ło! Nie widzę. A ja nie wiem, czy chcę tu wchodzić. Tu nic nie widać. Zapalniczką chyba jest lepiej. Ej, później nie będę wiedział, jak stąd wyjść. Tutaj mogą być mutanty. Nie chcę, żeby... Robane nietoperze! Cały czas coś rozwala, kurczę, kamyczki. Patyk? Patyk? To nie jest patyk. Co to jest? Wejście jakieś! No, otwieraj to, synek. Bunkier! Bunkier! Dobry bunkier! Ej, to... Wygląda troszeczkę jak artefakt wskrzeszenia z The Forest. Tutaj cały czas coś może być. A to? Aha, musi mieć jakąś kartę, spoko. Ale się przestraszyłem, mamy płatki. Nie, ja chcę je wziąć. Ogarnąłem, że jak się wciśnie E, to jesz. A przyciskasz, wiesz, tak? To bierzesz. Uff, nie chciałem być w jaskiniach. Tak jest. Dobra, ale gdzie Kevin? Dobra, tutaj chyba już nic wziąć nie mogę. Lecimy dalej. Tu coś może być. Piana? Lód? Czy coś jeszcze innego? Tu mogą być kanibale. Nic tu nie ma, spoko. Czyli te zaznaczone na zielono miejsca na mapie, to po prostu są bunkry. Spoko. Przynajmniej jeden z nich to bunkier. Co będzie dalej? Nie wiem. Jak tam? Cały czas są te kanibale tutaj. Kevin tu jest. Mutant pani sobie chyba poszła. Kevin, jesteś? Jesteś. Wszystko jest w porządku. Later. O, tu coś jest. Czy to jest to, co myślę? Tak. Czacha? Po co jest mi czacha? A, puszka. Konserwa. Spoko. Kości się zawsze przydadzą. Dzięki. Aha, więcej nie mogę.
O, o! Co to? Szmata? Spoko. Tylko jedno. Teraz Tomzak z wyskoku. Sznurek. Raczej drut. I konserwa. Spoko. To jest to! Nie mam pojęcia, co to jest. Wygląda jak jakaś boja. Wiecie, jak wyjeżdżacie za granicę nad morze, tam macie takie boje. Za żółte nie mogą chyba przekraczać dzieci, a za czerwone nikt, bo tam dalej jest głębia. I sprawdźmy, czy z Kevinem wypłyniemy na głębię. Z tego, co widziałem, nie można wybudować żadnej łódki, dlatego, no, mam nadzieję, że tu nie ma rekinów. To w sumie bardziej przypomina taki namiot, niż boje. Dobra, no tutaj już są lekkie głębie. I sądzę, że ta boja powinna być troszeczkę bliżej brzegu. Jak czarno! Nie... Coś mnie bije! Tutaj są rekiny! Chodź tam! Chodź, Stefan, proszę cię, wchodź! Powiedz, że potrafisz! No wchodź! Nie, nie, nie! O, o! Pistolet! Tu są rekiny. Stefan, chodź tam, proszę cię! No come on! Tu się wchodzi się. Jak? E wciska. Dobra. Był rekin. No właśnie. Dobra, udało się. Uff. Jeden z naszych? Chyba nie. No, ktoś tu jest. Ktoś tu był. Mamy jakąś flarę. Rację żywnościową. Których już nie mogę brać. Spoko. Tyle, no. Coś go zarąbało. Kurczę, no to i żarcie wszystko. Ja pierdzielę! Ale się przestraszyłem! Jak krąży! Widzę cię, gnoju! Mamy pistolet! Gdzie on jest? Ale nie fajne. Pistolet. Nie ma go. O, będzie tutaj. Tu jest! Ale się przestraszyłem. Mamy pistoleta. Jaki ten rekin jest wielki! Rąbany. W ogóle... coś jest nie tak. Zniknął. Chyba mamy do niego amunicję, co? Jak myślicie? On wie, że tu jesteśmy. Nie mogę wyjść jakoś wyżej? Nic tu nie mogę prawie zrobić. Nie ma go. Nie widzę go. Ale się przestraszyłem. Rekin jest niewidoczny. O! Nie ma rekina. Rekin zniknął. Kontynuując. Ten gość mógł umrzeć tylko albo przez rany, co, no, to mogło być prawdziwe, albo z braku słodkiej wody. A to znaczy, że za nic nie chciał tam wrócić. To chyba o czym świadczy. Ty, rekin zniknął. Dobrze. Na czuja płyniemy do brzegu szybko. Proszę wyjść stąd teraz. Nie, mogę wyjść tylko tak? No wyłaź. Ej, nie mogę nawet. Co jest grane? No mnóż. Dobra, jak stąd wyjść? Udało się! Płyniemy do brzegu szybko! Shit! Szybko. On gdzieś tam jest. Nie widzę go. To dobrze. Chyba go tu nie ma. Nie, tu już jest płcizna, tu go nie będzie. Chociaż to taka płcizna, to może nie płcizna. Shit! Jak się w nas wrąbał! Ale żyjemy! Uff! Rąbany rekin. Nigdy więcej, nigdy tam więcej nie pójdę. Udało się! Mamy tu jakieś naboje. Śrutowe. Typu slong.
jakieś 9 mm. One są pewnie do pistoletu. O, damn! Oj, coś tu idzie. Usnę to może mnie... To Kevin! A, moja ci... Siema, stary! Zapomniałem ci kazać, żebyś tam został. Tu jesteś tutaj, no siema! Więc my z Kevinem się żegnamy. To było na tyle w tym odcinku. Dzięki, że oglądaliście do końca. Widzimy się w kolejnym. Cześć!